Cześć, siemanko, w końcu gry Roblox na moim kanale i witam was bardzo serdecznie. Jestem Cichelka z WOT i przypominam oczywiście łapencji w górę oraz suba na kanale. Idziemy sobie, jak widzicie, do Mining Simulator i zrobiłem to dla was. W jeden dzień uzbieram 75 rebirthów dla was, żebyście mogli zobaczyć ten plecak, który za tokeny, który nie znika przy rebirtha, co robimy rebirtha. Idziemy do shop i tutaj oczywiście mogłem sobie te mystical egg, mystical hot coins pokupować, ale ja chcę galactic, to wiecie, wiaderko, to galaktyczne wiaderko. O, czy chcę na pewno kupić to? Tak, wydajemy. Ja się pomyliłem. Czekajcie, bo to ma... To jest to. To nie jest to samo. Widzicie? Tu ma 3 zera, 2 i 1, a to ma o 1 zero więcej. To jest jeszcze większa pojemność. Więc idziemy sobie do Atlantydy. Powiedzieliście mi, jak to się nazywa, Atlantyda. A ktoś sobie... Dobra, wykopiemy się w inną dziurę. My się tak nie bawimy, my się bawimy inaczej. Będę też kupować za te tokeny. Myślę teraz, żeby kupić Mystical Egga. Albo w sumie uzbieram na lepszą dzidę po prostu tokenów. Dobra, takie jakie słabe jajko. Przed odcinkiem zrobiłem sobie questa u tego gościa, no i dostałem jakieś jajko takie słabe. Więc zobaczymy, co to nam da. Plecak już widzę, że spoko. Bardzo mi się podoba. No i tak, to ja rebirtha mogę robić co jeden plecak. No ludzie, szanujmy się. No zobaczymy, co się wykluje. Jak legenda, to nie wiem. Tak myślę, może wam jakąś ankietę wrzucę, może nie. Ale zastanawiamy się na co, bo na Minecraft to już będę. O. To nie to, co ja chcę. Nie, 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 oddawaj mi mojego. I wykluj mi te Epic Egga. Tego Epic Egga. Co bym mógł rzucić w ankiecie? O, wiem. Na co wam rzucę ankietę. Tylko, że wam muszę to pokazać. Jak wyjdziemy na powierzchnię, to wam pokażę. Co będzie w ankiecie. Jeszcze ona się nie wyświetliła w prawym górnym rogu, tylko jak ją zapowiem dopiero. Tak, ankiety gdzieś będą w 6 minucie, gdzieś tak myślałem. Dobra, jakieś 500 milionów w wiaderku nam wystarczy może tych bloków i surowców. Może już nawet możemy zrobić rebirtha. Nie no, nie zbieram do końca. No i przepraszam za ten dźwięk, jeżeli go słyszeliście, może wam go... Wytnę ten dźwięk, nie wiem. Uderzyłem sobie nogą o biurko. Zaraz tam się jajko kolejne wykluje. Zobaczymy, co nam dropnie, jaki drop będzie. I uwaga, teraz. No nie, nie, nie. Nie.
kolejne jajko. Dobra, starczy. Chyba. Nie chcę się z nikim trade'ować. W ogóle taki fajny skin od razu strade'owałem sobie. Właśnie tego, taki, ale on mi dał za taką jedną czapkę, więc opłacalne dla mnie. Łopanie, ile ja żem tego narobił. Dobra. A więc tak. W ankiecie będzie tak. Teraz właśnie wyświetlę ankieta, w której będę się pytał, na co zbieramy tokens. Na Inferno Packa czy na Demon Rapper. Łapę, sorry. No i możecie zagłosować w ankiecie. Oczywiście wszystkie propozycje przyjmę. Więc zagłosujcie, ja będę wiedzieć wtedy, na co zbierać. Najlepiej, aby dzisiaj było kilka głosów, bo wtedy już bym wiedział, na co zbierać. A tak to cały czas będę zbierać. No kurde, powinienem sobie znowu dziury. Nie skaczę wysoko, bo nie mam mojego petca, tego wykluwam. Kolejnego. No, już nawet nie bawię się w zbieranie artefaktów. To już jest trochę nudne. No i już byśmy mieli pełny plecak. Ale szybko lecimy. Dobra. Ten artefakt zbierę, bo w końcu to szybsza kasa. Muszelki bardzo się opłaca was zbierać. I ten stone. On dużo daje, dobra. Czerwony golem. Dobra, jeszcze jedno jajko. Teraz to się czuję jak król, jakbym miał wszystko pokupywane normalnie tutaj. Nie znikali z nimi przy riberfach, no bo w końcu takie rzeczy, tyle zbierania tych tokenów, no aby twórcy zrobili tak, że na przykład 10 użyć, no to byłoby słabo. Mam nadzieję, że to nie znika. Kurde, na przykład jak uzbieramy 2000 tokenów, to gdzie te znikają? Jakby tak było, to ja się tak nie bawię. Zobaczymy, ja będę mieć 500 tokenów pomiędzy odcinkami. To jak zniknie, to wtedy... To wtedy nie opłaca się z tym nic robić. Dobra. Chcę tego mojego. I czy nie mam jeszcze nic do wyklucia? Nie, do wykluczenia. Już będziemy mieli Riberfa, założę się. Nie chcę się z nikim trade'ować. Jak to mówi, to nie trade'uj się ze mną. Nie zawracaj mi głowy, bo ja dopiero będę dostawać trade'em nagrody, które ktoś wygra. Jeżeli pikseluję, to sorki, bo jeszcze będę musiał przestawić OBS-a, bo się bawię cały czas nim, jest coraz lepiej, jak widzę. Jak laguje, no to niestety, ale to wina mojego internetu, bo trochę jest opóźniony. Jak nagrywa, to pracuje też komputer, żeby zapisywać to wszystko, co się nagrywa. Jeszcze musi wysłać znaki do internetu i je przyjmować, sygnał. Od właśnie gier i innych stron internetowych, więc ma trochę roboty, więc może trochę, wiecie, ścinać. Bo komputer bardziej się skupi, wiadomo, na internecie. Ale myślę, bo mam wszystkie kreski, że uda nam się. Że nie będzie ścin. Ja grałem już w sumie odcinek z Minecrafta, bo widziałem, że przeważająca liczba już jest właśnie tych głosów na Minecrafta.
A zobaczymy, jak mieć jest pełny plecak tutaj. Jakie jest fajnie. Jeszcze będą mniejsze? Czuję się jak w Minecrafcie ten, epoka lodowcowa. Bo sobie grałem ostatnio i też właśnie takie krople spadały, jak się było za gorącym, z przygrzania po prostu. No i są takie same. 11. Nie wiem, czy to jest miliard, czy biliard. Bo już się nagubię w tych liczbach. Swoją drogą też mam też trochę. U mnie coś tam pyli trochę i kicham. No i trochę możecie sobie taki inny głos. Bo cały czas coś mnie drapie w nos, pyli coś. Wychodzę na dwór, to kaplica. No w niektóre dni kaplica, jak pada deszcz szczególnie, no bo wtedy wiecie, te pyły się wszystkie unoszą. A tak jak jest teraz słonecznie, zaraz wyjdę sobie na dwór, wrzucę odcinek, dam ankietę, trochę go smontuję i będzie dobrze. On nie będzie w HD, no bo jak nagrywam Minecrafta w HD, to trochę lagowało, a Minecraft to jest, wiecie, jeszcze mniejsza półka niż Roblox, więc już się za głowę chyciłem, więc niestety nie chcę nagrać w HD, no bo chyba nie chcecie mieć laksów. Więc na ten odcinek Minecrafta musicie mi wybaczyć. Niestety. Proszę, bym miał Infinity plecak bardzo. Bo tak dużo kopiemy. I kolejny river. I to kany rosną w górę. Już będziemy mieli na pewno więcej riberfów w tym odcinku. Patrzcie, jak to szybko leci na tym. Najlepiej to się dokopać właśnie do 55 000 sandstone'a. Czy ile to jest? Tak, 55. Już myślałem, że to jest 52. Jakie what the hell? Swoją drogą myślę, kiedy żeby kupić sobie VIP-a, nieskończony plecak, niuka, teleporter, szybsze kopanie. I może chciałbym jeszcze kupić sobie nie. O, prywatną kopalnię. To by się przydało bardzo. A w sumie to nie wiem, po co ten. Ten, jakby wiecie, tą tabelkę listy graczy otwieram, więc nie wiem. Mogę to zamykać na odcinki. Mam więcej miejsca. Dobra, idziemy na powierzchnię. Kolejny riberf, już jestem przygotowany. Jak szybko, takie zero, rośnie, zero. No nie, pomyliłem znowu dziury. W dół. Dobra, nie wiem, po co zbieram surowce. Jak są na drodze, no to zbiorę, szczególnie te bardzo wartościowe. Będę mieć bardzo szybko riberfy, więc najlepiej, abyście dzisiaj zagłosowali, no bo... A w sumie... Może dwa dni wam dam. Bo dzisiaj będzie jeden odcinek. Myślę, że będzie tak, w lato będą co jeden dzień, czyli jutro nie ma. Za dwa dni jest, czyli jutro nie ma. I jest, czyli wiecie tak. Jeden dzień odcinka, przerwa, jeden dzień przerwa. Tak będzie w lato. I to będzie wiosna, lato, jesień, a w zimę będzie też tak. Tylko, że to dwa odcinki przerwa, dwa odcinki przerwa. Czyli będą dwa odcinki w jednym dniu w zimę. Tak myślałem, żeby zrobić, bo w lato to jest za dużo roboty, gorąco, nie chce się nikomu nic robić.
W zimie to wiadomo, zimno, fajnie. Akurat by się coś nagrało. Tak patrzy i patrzy, aż dostaje tego. Oczopląsy, jak to nie wyrabia ten pasek po prostu. On tak dobiega do kota i w milisekund on znowu jest na końcu. To jest najmniejsza ten. Wiecie, najmniejsza setna tego sekundy. Też myślę, żeby sobie zrobić autoklikera, bo Kamil zrobił i wiecie co się stało? Chciał zrobić rebirtha jednego. Miał autoklikera, że w te najmniejsze ma klikać wiele razy, tak najszybciej. I miał kasę na jednego rebirtha, trochę nadmiarem i starczyło mu na dwa i za jednego rebirtha ma dwa. Więc autoklikker polecamy. Działa. Niektórzy mi pisali, ale w to nie wierzyłem, no bo w końcu myślałem, że od razu zabiera. A tutaj widzicie, stopniowo zabiera kasę. Więc nie za dużo, nie za mało. Tak płynnie zabiera tą kasę. Wieście, riberfów będę mieć. Siądę, nagram, później wrzucę. Dobra, która jest godzina? Wy będziecie mieli to gdzieś o 11. O 11 wam to wrzucę. Będzie 11 godzina. Tu równa 11 i wrzucę wam ten odcinek. O, to jest już ten lepszy sandstone. No a to żeśmy się wkopali. Dobra, Reaper. A w sumie jeszcze nam starczy czasu na jeszcze jednego Reaperfa. O, telefon mi pada. Trzeba będzie go podłączyć. Jeszcze mamy 2 minutki, więc starczy na spokojnie. Fajnie myślę, tak, bo tak myślę, że to jest taka mała, wiecie, 100 tysięcy. Znaczy, Boże, 100 milionów, nie tysięcy, co ja mówię. Tutaj właśnie przy tym sandstone czerwonym jest lepiej, no bo szybciej zabiera mi plecak. Sam sandstone, no jeszcze przy okazji jakieś perły zgarniemy. Może najpierw pójdziemy w plecaki, powiem wam, a później w lepsze. Wiecie, do kopania. Już będziemy kończyć Riberw. A więc będziemy się żegnać zaraz. Więc kończymy ten odcinek. Jeżeli wam się podobało, zostawcie suba na kanale, łapęcie w górę. No i co? Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa!